Dlatego właśnie nie lubię bardzo jechać w domu na tym głupim, durnowatym rowerku. Dlatego, że to, co maluje się przed oczami, ten krajobraz jest niezmienny. To jest irytujące. Ale mimo wszystko się należy podjąć tego i należy się tego trzymać. Po prostu jechać wbrew wszystkiemu. Tak po prostu. Ale o czym chciałem powiedzieć? Otóż, kochani, prowadzę zbiórkę. Zbiórka jest na koła oraz na rowerek. Rowerek trójkołowy, który umożliwi mi to, że umożliwi mi to, że w końcu to, co się dzieje przed moimi oczami, będzie się zmieniało. Krajobraz będzie się zmieniał. A dlaczego? Dlatego, że będę się poruszać. I to jest coś, w co chcę iść. Dlatego zbieram na rowerek oraz zbieram na koła do wózka. Wiadomo, wózek będzie w dalszym ciągu używany i dlatego tak ważne jest to, żeby korzystanie z niego było w miarę możliwości komfortowe. Nie jest to może najłatwiejsze, ale nie jest to nieosiągalne, bądź też niemożliwe. Sami widzicie, że jechanie, kiedy w całość się nie zmienia, jest delikatnie mówiąc nudne. Jak psia żyć. No nie? Ale jechać trzeba. Jechać trzeba mimo wszystko. Dlatego jadę. Jakby to zrymować, jadę, jadę, leniwie opieram się o ladę, żeby kupić dżem albo marmoladę. No nie? Ale po prostu nie chodzi o to, żeby rymować, tylko chodzi o to, żeby faktycznie jechać. Po prostu. Zrobić te 2,5 km być może, a może mniej. Zobaczymy. Warto próbować w każdym razie. Na pewno, gdybyście mnie widzieli teraz, to byście mieli niezły obaw. Albowiem mam na głowie kask. Do tego kasku jest przymocowana kamera. I tylko dzięki temu nagrywam to wszystko, co się dzieje. Ponieważ mam kask. W przeciwnym wypadku musiałbym zakładać kamerę, miałbym na czole, a nie nad głową.
No, ale właśnie tak. Właśnie tak. Tak właśnie trzeba robić. Wyobraźcie sobie, że przejechałem właśnie 5 minut. Czy jestem z siebie dumny? Kurczę. Jak jasny gwint. Po prostu wow. Jacku, przejechałeś 5 minut. No po prostu. Mówię ci, no odwaga. Nie byle jaka. Przejechałeś całe 5 minut. Kilometr 320 metrów. Brawo ty. Brawo ja. Tak jest, brawo ty. Nie, ale tak serio mówiąc, to chodzi o to, że ja zbieram już siłę, kondycję buduję, żeby w momencie, w którym miałbym trzykołowy rowerek, to żeby nie wymięknąć zaraz po przejechaniu 50 metrów. Żeby dać radę zajechać kawałek dalej, chociaż te półtora kilometra, które właśnie zrobiłem. Nie jest łatwo, ale nikt nie powiedział, że łatwo będzie. Grunt to po prostu próbować. Mimo wszystko. Się nie poddawać. 7 minut. Zjeżdżam z górki właśnie. Dlatego mogę nie pedałować. O. Tak, ojejku, co za góra. Ogromna. Dobra, idziemy dalej. Czy pedałujemy? To jest rzecz, której nie cierpię w tym rowerku. Właśnie stacjonarnym to jest to, że pedałuje się właściwie cały czas i to jest po prostu irytujące. A do tego mam jeszcze dzisiaj zestaw ćwiczeń, które muszę wykonać i to, broń Boże, nie jest więcej jazdy na rowerku, nie, nie, nie. To jest coś zupełnie innego. Mianowicie to jest to, żeby wzmocnić swoje mięśnie grzbietu, czyli podnoszenie ciężarków oraz ćwiczenia tricepsa. Czyli powtórzyć to, co ostatnio mi się nie udało. Czyli 12-14. 12, 14 i 16 powtórzeń. O tak. Właściwie ostatnio było 14, 16, 14, 16, 18, ale może tyle właśnie zrobię, no. Tyle właśnie zrobię. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to się ułoży wszystko. Wiem, że lekko nie jest, ale próbować warto. Próbować trzeba. I tyle. 2 kilometry i 100 metrów.
czyli ładnie, prawda? No, obciążenie twórca. Wiem, dupy nie urywa. Wiem. Kiedyś jechałem już pół godziny, a zaraz tylko 10 i wymiękam. Słabo. Słabo. Może i słabo. Może i tak, ale... Dobra, już 10 minut. Ale po prostu... Lepsze to niż siedzieć na tyłku i nic nie robić. Najwyższy czas zacząć ciąg dalszy ćwiczeń. I teraz 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10, 1, 2, 3. 11, 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3. 13, 1, 2, 3. 14, 1, 2, 3. 15, 1, 2, 3. 16, 1, 2, 3. 17, 1, 2, 3. 18, 1, 2, 3. 19, 1, 2, 3. 20. I tyle. I w tej chwili liczymy sobie minutkę. Czyli zaczynamy 37. I tyle. A powiem wam szczerze, że w rękach mam 2-kilogramowe odważniki, właśnie takie. W jednym i w drugim ręku 4 kg łącznie i to wszystko idzie po prostu na kręgosłup. Chodzi o to, żeby wzmacniać sobie mięśnie grzbietu, no nie? I sądzę, że to jest właśnie skuteczny sposób na to, żeby sobie te mięśnie właśnie wzmacniać. Tu jeździłem na rowerku. Tu jest drążek. I należy... Oho, już. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 20.
I zajęło mi to 1,5 minuty. Teraz odpoczynek zaczynamy 40. Więc 40 zaczynamy kolejną serię. I czy było łatwo, czy było lekko? Nie, oczywiście, że nie. Nie było. Ale teraz robię 20, 20, 20, 20, 20. Dlatego, że chcę mieć taką podstawę już zbudowaną z 20 i później po prostu budować kolejne etapy wyższe. Czy będzie łatwo? Na pewno nie, ale tak buduje się progres po prostu według mnie. Według mnie tak należy robić. To nie jest max, jaki mogę zrobić, ale to jest jeden, dwa, trzy, jeden, jeden, dwa, trzy, dwa, jeden, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, trzy, pięć, jeden, dwa, trzy, sześć, jeden, dwa, trzy, siedem, jeden, dwa, trzy, osiem, jeden, dwa, trzy, dziewięć, jeden, dwa, trzy, dziesięć, jeden, dwa, trzy, jeden, jeden, dwa, trzy, dwa, jeden, dwa, trzy, trzy, jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, trzy, pięć, jeden, dwa, trzy, sześć, jeden, dwa, trzy, siedem, jeden, dwa, trzy, osiem, jeden, dwa, trzy, dziewięć, jeden, dwa, trzy, 20. Dziękuję. I jeszcze dwie serie. Jeszcze dwie serie po ile powtórzeń? 20. I do przodu. Zobaczmy, która godzina jest. 20. No. 20 sekund. Dobrze będzie. No. Powiem wam szczerze, no co, no. Lekko nie jest. Ale nikt nie powiedział, że będzie. Najważniejsze, że się nie poddaje. Bo to było najłatwiejsze powiedzieć, a nie mam siły. I poddać się lenistwu. Moim zdaniem zupełnie nie warto. I warto ćwiczyć. Warto robić coś, żeby po prostu osiągnąć jakieś rezultaty, żeby po prostu coś osiągnąć. Nie będzie to wiadomo strongman, ale na swoje możliwości. Po prostu. Jeden, dwa i trzy. Jeden. Jeden, dwa i trzy. Dwa. Jeden, dwa i trzy. Trzy. Jeden, dwa i trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 20. I o to właśnie chodzi, żeby później zrobienie 20 to było pikuś, to po prostu mam stryknięcie palcem i luzik totalny. A teraz jak będzie 10, to należy zrobić jeszcze jedną serię, ostatnią. No i według mnie to jest takie, że można to robić i to jest bardzo korzystne i to oczywiście jest pewne obciążenie, ale nie oszukujmy się, 4 kg to tyle to każdy może podnieść i każdy powinien podnieść. I dlatego to robię, żeby wzmocnić siebie w miarę możliwości. Dobra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 17, 14, 18, 19, 20. Dziękuję bardzo. I to było na tyle. I do przodu. O kurde, macie. Wyrwało mi włosy. Kask. Ja pierniczę. Co to się dzieje? Nie dobrego. No i trudno się mówił, haha. Teraz powinienem odpocząć. Sobie położyć się spokojnie, odpocząć sobie. Zrobiłem wysiłek jakiś tam na wóz, raczej na rowerku. Teraz podnosiłem ciężarki. Lekko nie było, ale i było też bardzo ciężko. Dlatego warto robić ćwiczenia, kontynuować dalej. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. Okej. Wystarczy na razie. Nie było lekko. Co to, to nie. Lekko nie było. Ale jak będzie 10, to możemy jeszcze raz. Tylko że 16 teraz będzie. Nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. Pewnie sobie nie poradzę i taki z tego będzie motyw, że sobie nie poradzę i tyle. Ale coś robić trzeba. Minuta odpoczynku to jest według mnie cenna minuta. Bardzo cenna i naprawdę warto z niej skorzystać najlepiej jak to tylko możliwe. Lekko nie jest, ale nie jest też tak, że się nie da. Jeden, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. No. 16. Elegancko. Jeszcze nie zabierz. Nie, jeszcze nie. Jest, czekam aż się stygnie. Właśnie tak. To warto robić. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Dobra, jak będzie 40, to kręcę znowu. Tylko że 14 teraz. A pójdzie 16, 18. Czy jest łatwo? Absolutnie nie. Ale trzeba to robić mimo wszystko. Mimo tego, że łatwo nie jest. Mimo tego, że już się nie chce. Ale warto. Warto, warto. Dla samego siebie warto. Trzy, dwa, jeden. I zaczynamy. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. I teraz jeszcze 16, 18. Czy będzie lekko? Moim zdaniem absolutnie nie. Moim zdaniem będzie
Zupełnie przechlapane, 40. Robimy. Będzie zupełnie przechlapane, ale już teraz było i trzeba było sobie jakoś poradzić. Dam radę. Więc myślę, że teraz też dam radę. Nie miejsca na płakanie i ojej, nie dam rady. Chociaż tak będzie, jeżeli nie dam rady. Sobie mówię, że nie miejsca na, ale sam będę to robić, jeżeli nie dam rady. Będę po prostu jęczeć i biedolić. Ojoj, nie udało mi się. Taka prawda. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. 16. Okej. 16. Teraz będzie już 50. To robimy 18. Czy damy radę? Czy mu się uda? Przekonajcie się już w następnym odcinku. Żartowałem. Przekonajcie się mimo wszystko. Więc jak sami widzicie, no robię co w mojej mocy. Ćwiczę. Przegrzewam się. Chociaż może nie. Bo mam otwarte okno przez cały czas. Ale robię co w mojej mocy, staram się, walczę, żeby było jak najlepiej. Może być jak zwykle, ale mam to gdzieś. Mam to zupełnie gdzieś. Zupełnie mam to gdzieś. Po prostu trzeba robić i cytując klasyka, to jest Roberta Boynejka, nie ma takiego pierdolania się i do przodu. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, koniec. Jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Nie dam rady. 17 to jest wszystko. Nie dam rady 18. Przykro mi. Nie dam rady i tyle. No i tyle. Teraz 16, 18, 20. Ciekawe, czy dam radę, jak sądzicie? Bo mi się wydaje, że może być ciężko. Zapraszam, polecam, Jacek Zagórski. Trzymajcie ciepło i bye. Pa, pa.